Witajcie w naszej bajce, słońca gra na fujarce. Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą koło drzewa. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, a dzieci wiem coś o tym, latają samolotem. Dzień dobry, ja będę waszą wychowawczynią w tym roku szkolnym 2022-2023. Na imię mam Beata, możecie do mnie mówić Beatris albo Beatrice, jak sobie życzycie. Dobrze, gdzie nasza klasa? Nie ma klasy, no dobrze, to możecie sobie usiąść na ziemi, po prostu na ziemi. A ja sobie wezmę krzesełko. Dobrze, ja sobie wezmę krzesełko. A dlaczego pani była spóźniona 10 minut? Tak, 10 minut. Bardzo duże korki na mieście. Muszę ci powiedzieć tak. Jedyną stałą w moim życiu jest spóźnianie się. Ale powiem wam coś więcej. Taką prawdę absolutną. Jedyną stałą w życiu jest zmienna, także istnieje szansa na to, że coś się zmieni i nie będę się spóźniać. Dobrze, przedstawcie mi się, jak masz na imię? Nazywam się Mateusz. Mateusz, śliczne imię. Nazywam się Milena. M-I-M, bardzo ładnie. Dobrze, to ja wam powiem, czego my się będziemy uczyć w tym roku szkolnym. Będziemy się uczyć literek. Później te literki będziemy składać, łączyć będziemy i będą powstawać wyrazy, a z tych wyrazów będą zdania, będą literki, wyrazy i zdania. Czyli będziemy się uczyć literek, wyrazów, zdań, później będziemy pisać, czytać i myśleć, tak? Pięknie, wy jesteście wybitni. Utalentowani i genialni. No to słuchajcie, ja się nawet przygotowałam do tych pierwszych zajęć. Tak, zaraz wam. O, jejku. Tak, mam tu takie literki. O, na przykład taka ładna. Proszę, Hieronimku. Nazywam się Mateusz. Mateusz, Hieronimek, to wszystko to samo, to tylko zestaw innych literek. Proszę, jaka to literka? Literka I. Balsam dla mojej duszy, wybitna odpowiedź. To teraz dziewuszka. A taką dam. Ojej, jak to było? Chyba tak. Tak, proszę. To jest literka B. B. Pięknie, wybitnie. No to słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, chłopcze, jakie są twoje... Ojejku, zgubiłam to słowo. Cele. No widzisz, jaki ty jesteś wybitny. Powiedz mi, jakie są twoje cele w tym roku szkolnym? Bo jestem już wybitnym Polakiem, chcę być jeszcze wybitniejszy. Wybitna odpowiedź. A ty, dziewuszko, co, powiedz mi, co się stało, że zawitałaś w progi polskiej szkoły? Chciałam się nauczyć więcej polskiego, żeby być koło więcej wybitnych osób. My jesteśmy wybitni. Zgadzacie się ze mną? Tak. Mati? Jeśli mielibyśmy jednym słowem scharakteryzować naszą klasę siódmą, jakie by to było słowo? Najwybitniejsi. A ty co myślisz, Milenka? Zdecydowanie najwybitniejsi. Stopniowanie przymiotnika słowa wybitne.
wybitny, wybijającym się ponad przeciętność, górującym nad otoczeniem, nieprzeciętny, niezwykle uzdolniony, znacznie wyróżniającym się talentem i wysokimi osiągnięciami. Proszę pani, to wszystko o mnie. Dokładnie tak, Mateusz. To wszystko jest o naszej klasie i o tobie. Wiek oświecenia. Słuchajcie uważnie, bo za chwileczkę będzie kartkówka. Początki nowoczesnego świata nawiązywały do dorobku renesansu, w szczególności do literatury XVI wieku. Nie, nie, nie! Panuje tutaj rozgardiasz, chaos, tak zdecydowanie być nie może. Musimy się przewietrzyć. Zdecydowanie musimy się przewietrzyć. Proszę pani. Milenka, jeżeli chcesz się o coś zapytać, podnosimy rączkę do góry. Ja nie mogę wytrzymać, za dużo was jest w klasie. Całe dwie osoby. To jest za dużo, jak na moją wytrzymałość psychiczną. Proszę, wstajemy. Musimy się przewietrzyć, mamy lekcję w UEF-u. Mateusz, załóż okulary. Widzisz panią? Tak. Tak, proszę pani. Milenka gotowa? Jestem pani. Pięknie zapnij bluzę, musisz być na sportowo. Już jestem pani. Ile mam czekać? To zostaw dziecko tak jak jest. Proszę, stajemy. Bioderka. Prawo. Która strona jest prawo? No właśnie, dla każdego prawo i lewo znaczy co innego. W prawo. W lewo. Skłon do... Na dół skłon, proszę. Ojejku. No, na dół, proszę. No, proszę pani, próbuję. Spróbuj bardziej. Wiesz, co ja w twoim wieku robiłam? Kolejny skłon. Ojejku, ojejku. Ojejku, ojejku. Dobrze. W boczki. Ojejku, ojejku, jakie za... Milenka, bardziej. Bardziej, po ile macie lat? 12, 13, 14, proszę, raz i dwa. I proszę, i nóżki do góry nóżki są, do góry, proszę. I proszę do deseczki, deseczka, no tak, dzieci, deseczka jest prosta deseczka, proszę. I trzymamy, tak, pięknie, ile już? Tu by mi się taki kijek przydał, żeby was wyprostować. Ile już, Mateusz? Nie wiem, proszę pani, możemy proszę mieć przerwę. W twoim wieku, dziecko kochane, to ja 4 godziny w takiej deseczce byłam. Jaka przerwa? Przerwa dla wytrwałych. Proszę wstać natychmiast, proszę. Proszę, pajacyki. Hops. I teraz nóżka w prawo, nóżka w lewo. Prawo, w lewo. Jeszcze minutka. Co tam mówisz, Mateusz? Że co minutka? Że minutka co? Przerwa? Ty wiesz, ile przez minutkę możemy zrobić? Ile minutka na sekund? 60. Ty wiesz, Mateusz, przez 60 sekund, ile można zrobić ćwiczeń? Ile można ćwiczeń zrobić? Milenka, ile ćwiczeń można zrobić? Możemy 2, 30 sekund. 60 można zrobić! 60! 60